Przede wszystkim bardzo, bardzo się ucieszyłem, że mogę go zobaczyć. Byliśmy bardzo zaskoczeni, bo to było takie niespodziewane. No ale, no Dawid, co mogę powiedzieć, no przede wszystkim rozmawiał z nami tak, jakbyśmy siedzieli sobie na Wólczyńskiej, na ulicy Wólczyńskiej, bo mieszkamy tutaj w Warszawie. I jakbyśmy po prostu, miałem wrażenie, jakby wczoraj bylibyśmy po prostu w kuchni, tam gdzie sobie często spędzamy czas i rozmawialiśmy. No kompletnie ten czas, który minął, jakby nie miał niewielkiego wpływu na to, co Dawid ma teraz w głowie, jakie ma podejście. On się nie zmienił, on z nami rozmawiał o diecie, o tym, co na co dzień nas jakby łączy, o sali, pytał, co się dzieje, był ciekawy, śledzi nasze walki, ma możliwość oglądania w telewizji wszystkich naszych walk, także kibicuje, trzyma kciuki, a przede wszystkim jest w dobrej kondycji psychicznej, co jest najważniejsze, i fizycznej, bo waży limit kategorii półciężkiej, 79 kilo. Dawid to dopiero się rozwija i się zmienił, bo gdzieś tam te książki duchowe czyta, także to o Dawidzie można było dużo mówić. Bardzo dobrze wyglądał. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o sport, to ciągle wierzę, że wróci i będzie mistrzem świata. Gdzieś tam marzę cały czas o tym powrocie jak najszybszym do treningu. I kompletnie się nie przejmuję tym, że po prostu teraz uciekają mu te miesiące. No, oczywiście szkoda tego czasu spędzonego tam. No, tutaj pod okiem trenera zrobiłby dużo większy progres, to jest oczywiste. Ale w przypadku akurat Artura to było super. Na przykład duża zmiana w nim zaszła i było mu to, mówiąc, nawet potrzebne, bo zmienił się całkowicie. Jeden reaguje w taki sposób, drugi dostaje siły jeszcze większej i nabiera świadomości większej życia i staje się mądrzejszy, a drugiego to po prostu dołuje, no, także każdy jest inny.